Cześć, witajcie w kolejnym materiale. Dziś chciałabym Wam pokazać, czym zajmowałam się jako nastolatka, co było moim hobby, z którego byłam bardzo dumna, bo przyniosło mi kilka naprawdę niezłych perełek. A mianowicie, moi drodzy, zbierałam autografy. Autografy aktorów, aktorek, piosenkarek, piosenkarzy, sportowców, także dzisiaj chciałabym Wam troszeczkę o tym opowiedzieć, jak w ogóle te autografy do mnie dochodziły, jak to zrobiłam, że je mam. Także zostańcie ze mną, za chwilę zdradzę Wam sekret tego, jak zdobyć autograf sławnych osób. Parę lat temu, kiedy zaczęła się moja przygoda z autografami, natrafiłam na taką stronę fan mail, na której były wypisane adresy gwiazd, na które ludzie wysyłali swoje listy, mówiąc, że są fanami i że proszą o autograf. Po wpisaniu na takiej stronie nazwiska danej gwiazdy wyświetlały nam się wyniki, te pozytywne, czyli to, że ktoś dostał z tego danego adresu odpowiedź, po jakim czasie i były nawet zdjęcia tego, co do niego przychodziło. Ale były też informacje o tym, że adres jest błędny, że nic z niego nie przychodzi, że dostaje się na przykład jakąś zwrotkę. Więc to była taka informacja, że nie warto na ten adres po prostu czegoś wysyłać, no bo z niego nic nie dostaniecie. Wszystkie listy były wpisane oczywiście w języku angielskim. Standard. Jesteś fanem, podziwiasz, bardzo Cię lubiłem w takim filmie, czy uwielbiam Twoją taką i taką płytę. Standardik. Na samym końcu informacja o tym, że jesteś fanem, prosisz o autograf. I najczęściej do takiego listu dołączana była koperta. Wy dołączaliście kopertę już zaadresowaną zwrotkę do Was ze znaczkami, ze wszystkim, czyli po prostu dana osoba tylko wkładała do tej koperty ten autograf i odsyłała, nie ponosząc za to żadnych kosztów. I to jest istotne w niektórych przypadkach, żeby po prostu taką kopertę zwrotną dołożyć do takiego listu. Niektórzy artyści lub też sportowcy od razu na swojej stronie internetowej mają takie zakładki dla fanów, gdzie pisze dokładnie, co należy zrobić, żeby dany autograf dostać. Także zanim cokolwiek będziecie wklepywać w tą wyszukiwareczkę na tym fanmailu, warto sobie sprawdzić oficjalną stronę internetową danej osoby w zakładce kontakt, czy tam przypadkiem już nie ma dokładnej instrukcji tego, co należy zrobić, żeby dany autograf otrzymać. Ja korzystałam obu tych sposobów, czyli najpierw sprawdzałam strony internetowe, potem korzystałam z fanmaila, pisałam maile i wysyłałam listy. Listy z kopertami zwrotnymi. I oto parę przykładowych pereł, które do mnie wróciły. Zacznijmy może tutaj od tych dużych. To jest autograf, oryginalny autograf Katy Perry. Tutaj mamy modelkę Heidi Klum, tutaj mamy byłego gubernatora i aktora Arnolda Schwarzeneggera. Tutaj mamy aktorów grających w Harrym Potterze, rzecz, z której jestem niesamowicie mega dumna i po prostu posikałam się ze szczęścia, kiedy to do mnie wróciło. Wysłałam tą gazetę do siedziby w Milton Keynes, siedziby Red Bulla, po tym jak Sebastian Vettel zdobył swoje pierwsze mistrzostwo świata. Długo czekałam, ale zobaczcie, wróciło podpisane przez Sebastiana, no myślałam, się posikam. Ja w ogóle jako wielka fanka Formuły 1 wysyłałam też mnóstwo listów na adres siedzib i przychodziły mi zwrotki. To jeszcze zachowałam sobie oryginalne koperty, w których mi to wszystko przyszło. Także widzicie, no jest tego sporo i zaraz Wam pokażę, jakie autografy do mnie przyszły, poza oczywiście tym od Sebastiana. Z tego, co już Wam się tu udało zauważyć, no mam tutaj Kwaśniewską Jolantę, mam Tyra Banks, ale jedziemy sobie może po kolei. Mam Gordona Ramsaya,
mamy kierowców niemieckiej akademii takiej motorsportowej, mam Beatę Kozidrak, mam Izę Miko, mam Kingę Rusin, Natalię Lesz, mam Hołka, Danzela, to już widzieliście. Kate Ryan mam dwa razy, no i tutaj na przykład mam już odnośnie Formuły 1, Jaime Alguersuari, który już niestety nie jeździ, mam Carmen Electra, mam Drew Barrymore, Selena Gomez mam dwa razy. Nie wiem jak to się stało, ale mam dwa razy. Maję Włoszczowską, to jest jedna z moich pereł, ten aktor już nie żyje, jak dobrze kojarzycie, on grał w komedii Naga Broń. Jest to autograf z dedykacją, więc dla mnie po prostu bezcenny, bo nie dość, że dedykowany, to jeszcze aktor już niestety nieżyjący. Mama Ozziego Osborna, tutaj mamy autograf Ozziego Osborna, do listu była dołączona też, czekajcie, o tutaj mam, ulotka z trasą koncertową i promocją nowego albumu, więc to też sobie zachowałam. Sebastian Buemi, też Red Bull. Heikki Kovalainen, jeździł kiedyś w McLarenie. Fajnie, wyciągnęłam, teraz nie wiem, tylko jedną ręką schować. Jest, udało się. Idziemy dalej. Lewis Hamilton, moi drodzy, Lewis Hamilton! Jeszcze jak jeździł w McLarenie. Na odwrocie jest autograf. Kolejny autograf Sebastiana Vettela, to akurat zdobyty w Krakowie w 2007 roku, moi drodzy. Martyna Wojciechowska, Fernando Alonso, Nelson Piquet, Nico Rosberg, również mistrz świata. Kubica, no wiadomo, no musiał być Kubica, jakby nie było Kubicy, to by było źle, ale moi drodzy, co tu jest? Poznajecie tego gościa. Michael Schumacher. I oryginalny autograf, zdobyty jeszcze przed wypadkiem na nartach. To jest po prostu graniczące już teraz z cudem. Tutaj mam też taki bardzo duży, a bo to na plakacie przyszło, ze Stanów. Autograf Travisa Pastrany, jeżeli ktoś kojarzy, to fajnie, jeżeli ktoś nie kojarzy, no to freestyle motocross. Pisać sobie na YouTubie, zobaczycie co ten gość kiedyś wyrabiał, także przyszło mi to prosto ze Stanów na takim bardzo dużym plakacie, z bardzo dużą kopertą, z bardzo dużą ilością znaczków. Bardzo się zdziwiłam, że to przyszło w takiej oprawie, także moi drodzy, no warto. Dużo autografów też już poszło pod młotek, ale resztę sobie zostawiłam, więc tak to wygląda. Czy ja kiedyś sprzedam? Nie wiem, na razie nie mam tego w planach. Zostawię sobie. Może kiedyś do tego wrócę. Mogę napisać takiego maila, czy taki list. No to nie jest rzecz trudna. I tak naprawdę pisząc już teraz, możecie sobie to wykorzystać do wysyłania do innych osób, tylko po prostu zmieniacie jej personalia i to, czym się zajmuje tak naprawdę. Szablony takich listów czy takich maili można sobie nawet znaleźć na internecie. Na tej stronie fanmail również ludzie piszą, co w danym liście czy w danym mailu zawarli, więc możecie się posiłkować nawet i tym. No, tak wygląda moja zajawka z czasów nastoletnich. A wy co robiliście, jak byliście młodzi? Dajcie znać.